Dobra. My tu mówimy o optymalizacji sieci, nie wiem, czy to jest Google Profi. Więc podstawowym pytaniem jest, no tego trzeba zawsze się zastanawiać, jak zoptymalizować nasz kod, nasze strony internetowe. Jest, co sprawia, że internet jest wolny, co sprawia, że nasze strony są wolne. No i można zacząć od strony technicznej, to znaczy jest taki strach przy ładowaniu strony, gdzie najpierw musimy ściągnąć kod, musimy kod sparsować, musimy go wykonać. I to jest część, w której tak naprawdę programista częściowo nie ma wiele do roboty. Znaczy ściąganie kodu jest coraz szybsze, bo internet jest coraz szybszy. Sparsowanie i wykonanie kodu jest coraz szybsze, bo procesory coraz bardziej przyspieszają. I to jest bardzo fajna sytuacja. Znaczy, żyjemy w coraz lepszych czasach, jeżeli chodzi o wykonywanie kodu. Jeżeli mamy jakiś milion danych, to możemy dość łatwo zmienić sobie taki milion danych w czasie liniowym. Musimy sobie wyobrazić, że za rok będziemy mieć czas, kiedy będziemy liczyć sobie n kwadrat od miliona danych. W Google oczywiście liczymy sobie, mamy łatwy sposób na liczenie więcej niż n kwadrat miliona danych. Po prostu mamy milion komputerów, liczymy milion danych, więc możemy sobie liczyć n do trzeciej na milionie danych i zajmuje to tyle, ile zrobimy kawy. No ale jeżeli chcemy już liczyć n do czwartej, to się wytłumaczę dokładnie swojemu menadżerowi, dlaczego chcę to zrobić. Natomiast to wszystko podlega jakiemuś takiemu niezależnemu od nas rozwojowi, ale to, co tak naprawdę się nie rozwija, tak wypadniczo, to są programiści. Znaczy, nie ma jakiegoś prawa Moore'a dla programistów. Nie jest tak, że co dwa lata stajemy się coraz lepszymi programistami. I pisanie kodu, który jest coraz szybszy, wymaga naprawdę coraz więcej zachodów. Znaczy, jeżeli chcemy schodzić niskopoziomową optymalizację, to wymaga coraz więcej pracy. A druga część, która jest smutna, to że kiedy mówimy o przeglądarkach, to mówimy tylko i wyłącznie o JavaScriptie, który nie jest doskonałym językiem. Tak naprawdę jest zawsze pośrednio przystosowany do pisania bardzo dużych aplikacji. Nie bardzo do tego w ogóle powstał. I przez to mamy jeszcze więcej pracy. Więc co zrobić, żeby ulepszać nie tylko wydajność aplikacji, które piszemy, ale też to, w jakim tempie piszemy te aplikacje, bo aplikacje stają się coraz większe. Tak naprawdę nie ma już malutkich stron, które się pisze dwa tygodnie, tylko piszemy coraz większe aplikacje, które wyłoniemy tym desktopowym. I jest bardzo dużo projektów, które służą właśnie temu, żeby trochę naprawiać tę sytuację. Mamy jakieś coffee scripty, które robią automatyczny processing kodu, tak żeby się pisało łatwiej. Dla CSS-a mamy dokładnie to samo, mamy jakieś lasy, sasy, SCSS-y i tak dalej. Mamy kompresory kodu, które zmniejszają rozmiar tego, co napisaliśmy, w jakiś tam sposób zmieniając nazwy zmiennych i optymalizując whitespace i tak dalej. I żeby ulepszyć taki workflow, mamy takie rzeczy jak JSLint, JSHint, które mówią nam, że ten kod wprawdzie działa i się jakoś tam wykonuje, ale generalnie to nie tak to powinno się robić, powinniśmy coś zmienić. No i jest oczywiście unit testing, który pomaga nam wykryć wcześniej błędy i to wszystko tak naprawdę już działa w JavaScriptie. Natomiast Clojure to jest taki tam znajdziecie wszystkie te rzeczy, ale nie oddzielnie, każda w innym projekcie, tylko zbudowane w sposób, który współpracuje ze sobą. I tak naprawdę o tym chciałbym dzisiaj pomówić, jak budować aplikacje, optymalizować je, wykonując te wszystkie rzeczy, ale naraz i dlaczego to jest lepsze niż korzystanie z pojedynczych projektów. I zacznę od Clojure Compilera, który tak naprawdę może używać każdy. Miałem już kiedyś jedną prezentację o performance JavaScriptu, ktoś ją widział? Tam mówiłem więcej o tym, jak działa w środku Compilera, dzisiaj na tym nie ma żadnego czasu, więc tak naprawdę skupię się tylko na tym, buduje nasz kod. Przede wszystkim wszystko, co działa w tym ekosystemie Clojure, jest oparte na modułach. Mamy funkcję provide require, która służy do tego, żeby deklarować, który plik zawiera jaki moduł i który plik potrzebuje jaki moduł, żeby funkcjonować. I pierwszy etap kompilacji to jest zbudowanie takiego drzewka. Jest taki skrypt, nazywa się Clojure Builder, który buduje nam drzewko wszystkich klas, które używamy w naszym projekcie i w Clojure Library, które jest bibliotekom
wbudowaną w Clojure, która zawiera mnóstwo fajnych rzeczy, które będę pokazywał już za chwilę. Po takim rzadku musimy wybrać jakiś punkt startowy, od którego chcemy zaczynać, który zazwyczaj tutaj jest nasza klasa, która będzie ładować naszą stronę. I tych punktów startowych może być kilka. Zaraz będę pokazywał, jak to można tutaj zorganizować. I Clojure Builder wybiera, które z plików, które mamy w projekcie, są tak naprawdę nam potrzebne. Później będę miał przykład, jak buduję faktycznie na Clojure Library jakiś kawałek kodu i pokażę z tym, co się z tym wiąże. Te pliki są konkatenowane. Wszystkie pliki są łączone w jeden wielki plik i tak jak wygląduje w kompilerze. Następnym krokiem jest właśnie kompiler i kompiler robi z tego kodu jeszcze raz draftą, natomiast to jest teraz bardzo zaawansowana i bardzo fajna zabawa. Tam jest robiona analiza statyczna kodu. Clojure Compiler liczy dokładnie, które rzeczy są wywoływane przez jakie inne funkcje. Wszystkie zmienne, wszystkie funkcje, wszystkie nazwy, które mamy w namespace'ie są organizowane w drzewo i potem to drzewo ma usuwane wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne. I to tak naprawdę jest genialna rzecz. Usuwamy cały kod, który nigdy nie został wywołany. I to jest bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o pisanie projektu, ale też wymaga od programisty trochę więcej, bo przez to, jeżeli nigdy nie wywołaliśmy jakiejś funkcji, to zostanie po prostu wywalone. Oprócz tego kompilator ma różne tryby, które poza tym usuwaniem zbędnego kodu wykonują strasznie fajne rzeczy, jak na przykład najmują funkcję, czyli jeżeli funkcja zawsze zwraca to samo, to zostanie zewaluowana do swojego wyniku i zawsze będzie zwracać to samo, ten wynik zostanie funkcja zostanie w ogóle usunięta. Są zmieniane nazwy zmiennych i to w taki sposób, żeby zmienne, które najczęściej występują, miały najkrótsze nazwy, zmienne, które występują częściej, miały dłuższe nazwy. Generalnie nawet w dużych projektach ciężko znaleźć nazwę, która ma więcej niż 3 znaki. Są skracane skopy, rozbijane obiekty, jest dużo takiej optymalizacji, która tak naprawdę omija wszystkie dziury, które są w przeglądarkach albo jakieś problemy z wydajnością. Nasz kod, który jest wynikowym kodem, może nie mieć żadnego związku ze strukturą, którą sobie sami zbudowaliśmy. Jeżeli budowaliśmy jakieś klasy, jakieś obiekty, to wszystko zostanie rozpieprzone w kroki, zostanie złożony w jakiś nowy kod, który będzie ekwiwalentem funkcjonalnym, który robi dokładnie to samo, ale może zrobić zupełnie inaczej. I co jest też bardzo ważne, te wszystkie optymalizacje są związane z tym, na jakich typach pracujemy. To znaczy, żeby w ogóle pisać jakikolwiek kod z wykorzystaniem kompilatora, przynajmniej w tej zaawansowanej wersji, to trzeba mówić w kodzie, jakie typy zmiennych mamy. Wykorzystuje się do tego, że jest doka i w kawałkach kodu będę pokazał, jak to dokładnie działa. Natomiast z tego wynika taki obrazek, który może się wydawać nieintuicyjny, bo tak naprawdę konkatenujemy ze sobą mnóstwo plików. Musimy pisać dodatkową dokumentację, która sprawia, że nasz kod jest większy. Też biblioteka Clojure Library jest bardzo duża i tak naprawdę nie oszczędza sobie budowania jakichś struktur, jakiegoś skomplikowanego dziedziczenia i tam tak naprawdę jest wszystko. Wszystko, co możecie sobie wymyślić, prawdopodobnie gdzieś tam jest, łącznie z jakimiś zabawami na obiektach, które można znać ze śmieszniejszych języków w JavaScript. Bo sposobem budowania aplikacji za pomocą Clojure jest najpierw zrobienie gigantycznej struktury, która jest dokładnie taka, jak potrzebujemy w projekcie. Możemy sobie zrobić mnóstwo wzorców projektowych, nie musimy za bardzo się martwić pisaniem krótkich nazw zmiennych, możemy sobie pisać takie nazwy, jakie opisują najlepiej nasz kod. Możemy robić wszystko, co tylko będzie dla nas wygodne i co nam się podoba, bo potem ten kod zostanie zoptymalizowany naprawdę mocno. I to, o czym będzie moja prezentacja dalej, to jest konfiguracja tego rozwiązania, bo to chyba nie wygląda na razie za łatwo. Też nie ma od dema. Będziemy pracować na czymś. To znaczy kod, który jest usuwany, to nieużywany kod, to oznacza nie jest overpowany testem, tak? Co to znaczy nieużywany kod? Jeżeli nikt nie został wywołany w innym miejscu, to zostanie usunięty. Więc jeżeli tak, liczysz na to, że w konsoli to jakiś main, tak? Masz punkty startowe, które tam stawiasz. To znaczy, więcej niż jeden, tak? No masz więcej niż jeden. Zazwyczaj jeden. To znaczy, jeżeli myślimy o aplikacjach
normalny, co zazwyczaj masz dwa punkty startowe. Jeden jest dla użytkownika, który wchodzi na stronę i potem mu ładuje, że jak sobie jakiś content, a drugi jest prawdopodobnie dla administratora, który powinien zaczynać w jednym miejscu. Ewentualnie można zaczynać zawsze w jednym miejscu i robić dispatching po tym samemu, ale generalnie to wszystko, do czego nie możesz dotrzeć, powinno zostać w nim. Okej, a testowałeś może tylko Google Clojure'a z CoffeeScriptem? Bo ten CoffeeScript czasem, jak sobie napisze jakiś tam kod, to na pewno spamu generuje w JavaScriptie. Wiem, że są to po prostu nie rozumie. One nie są wykorzystywane wewnętrznie, bo naprawdę nie ma takiej potrzeby. Znaczy, CoffeeScript jest ładny, ale kiedy już masz Clojure Library, to nie dodaje ci w zasadzie nic poza. CoffeeScript nie da ci nic poza ładniejszym składem, jeżeli lubisz ten skład. Więc no, tak naprawdę. Sam takie eksperymenty wiem, że ludzie to robią, ale nie ma takiej wielkiej potrzeby. No nie, no bo to jest po prostu wygodniejsze. No, w CoffeeScriptie można napisać jedną linię, co w JavaScriptie to by cię bodajże 10 albo 15. Tu w library są takie rzeczy właśnie. Jest, nie chcę za bardzo wchodzić, tak mam pół godziny, już mam 18 minut. Ale masz całe klasy do obsługi obiektów, do obsługi AI-ów, które udostępniają ci fajne rzeczy, o których na przykład można było sobie posłuchać w temacie Google. Jakieś tam różne filtry functional programming generalnie, to jest bardzo mocno używane, jak można robić całkiem fajne rzeczy na tej temacie. Ok, demo. To demo to są jakieś randomowe dane, które sobie wyprodukowałem. To jest strona, którą powiedzmy, że jest przykładowa. Jest na niej jakieś tam 250 produktów. To jest tak naprawdę jakiś use case, który przebija nam się teraz prawie wszędzie. Gdzieś zawsze w panelu admina musi być jakaś lista, do której mamy podstawowe rzeczy jak dodawanie, edytowanie, usuwanie. I to jeżeli przejdzie aplikację, to pewnie umieracie z ludów widzą coś takiego. Dane są normalne. I to demo, które teraz oglądacie, to jest czysty HTML. To znaczy, tutaj jest guzik Next Page, który załaduje kolejne randomowe dane razem z całym HTML-em, który to otacza. I generalnie używamy JavaScripta po to, żeby tego nie robić, bo to nie jest tyle mądre. Taki kod zajmuje sobie jakieś tam 216 kB, tego jest mnóstwo, ładuje się jakiś tam określony czas, nie ma JavaScripta. Natomiast to, co jest istotne, to każde następne przeładowanie strony, jak mamy taką paginację, zajmuje dokładnie tyle samo miejsca i dokładnie tyle samo czasu. To nie jest coś, co można skaszować. Te dane są zawsze takie. Ponieważ właśnie taki HTML jest wydobany, to pokażę Wam teraz prezentację demo na jQuery. No, ona robi dokładnie to samo przeładowanie, natomiast funkcja Next Page robi paginację bez przeładowywania strony, to znaczy ładuje tylko ten kawałek HTML, który jest w środku. Teraz, ponieważ nie chciałem dzisiaj pisać bardzo rozbudowanego demo, to jest taki trochę use case skrajny, to znaczy ten HTML w środku tabelki jest też rozbudowany. Widzicie, że są tam jakieś różne ikonki, tutaj, one są jakoś tam ostylowane i to jest poprawny, normalny HTML, natomiast jest go dużo. I efekt tego, że zbyt dużo jest taki, że naprawdę te różnice nie są wielkie. Znaczy, ładujemy sobie jQuery, które zajmuje tam jakieś 100 kB, ładujemy je z zewnątrz pomocy DNA, więc pewnie będzie skrzyżowane. Natomiast przy każdym przeładowaniu strony znowu ładujemy mnóstwo informacji. To tak naprawdę jest coś, co powtarza się dosyć często. Znaczy, jeżeli ładujemy statycznego HTML-a do środka swojej tabelki, to... Tylko to jest 215 kB skompresowane z GZIP-em, czy nie? To są nieskąd. No to dziwne, że tam przecież nigdy praktycznie nie używa danych nieskompresowanych. No to dużo danych. Tak prywatnie do tego demo używałem właśnie takie. Tak, ale pozycyjnie to jest chciał stopę. Okej, okay, mogłem doładować więcej danych i wtedy mieliśmy taki sam przypadek. Nie chciałem budować tej tabelki, która ma strukturę drzewiastą i ma jakieś tam poddane w środku. To ta mała tabela. Mam nadzieję, że macie projekt, w którym ładuje się więcej niż 100 kB danych czasem. Zresztą jak wyobraźcie sobie, gdy coś jak na Gmail, to tam wszystkie wasze maile i jakieś preview ładuje się tak naprawdę przy wydatkowaniu pierwszym. No, to są dane tego typu. Jeżeli dostaniecie drugiego maila, to wygląda to tak samo. Okej. Okay. Demo w jQuery jest bardzo proste, bo jQuery generalnie jest zbudowane w taki sposób, żeby ułatwiać pisanie krótkich syntetów kodu. Jest jakieś tam 10 dni, które ładuje przy każdym kliku AX-owo content jakiegoś elementu. I to jest ok,
okej, to znaczy ciężko było tutaj tak naprawdę pokazać aplikację, do której kod w jQuery byłby dłuższy niż kod w chmurze i tak naprawdę to trochę nie o to chodzi. Natomiast problemem z jQuery i z większością bibliotek jest to, że kiedy zaczyna się budować bardzo dużą aplikację, to ta struktura nie bardzo jest do tego dostosowana. Pierwszy problem, który tutaj się pojawia, na przykład wewnątrz tej funkcji this, wcale nie pokazywałby na obiekt, w którym wywołujemy swoją funkcję, więc byłoby dość ciężko się odwołać do metod obiektów, w których się znajdujemy. Tutaj this odwołuje się do elementu, który właśnie kliknęliśmy. Na dodatek nie jest to obiekt jQuery, więc jeżeli chcemy zrobić coś dalej korzystając z jQuery, to musimy go jeszcze raz opakować w ten sposób na obiekt jQuery. I generalnie to jest bardzo rozwinięte i bardzo mało optymalne. Przepraszam, nie mogłeś jakąś paginację w jQuery, nie mogłeś samym danych wysłać czy sobie? Bo to też mogę, nie. Tak, teraz będę pokazał dokładnie takie rozwiązanie, zalety. Natomiast żeby to zrobić, trzeba by użyć jakiejś ładnej frameworku tempaty prawdopodobnie. Zaraz pokażę jeden z takich. Myślę, że to był jeden z najlepszych frameworków tempaty. Demo paginacji w jQuery w zasadzie każdy kolejny będzie wyglądać tak samo. Poza tym, że jak widzicie, tutaj strona loguje się mnóstwo czasu. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Jeżeli pamiętacie to drzewko, które pokazywałem na początku, to tam są. To jest niezoptymalizowane kod w closure. Zajmuje 910 km, ładuje się na 9 sekund. Wynika to z tego, że całe to drzewko, które wcześniej było liczone przez Closure Builder, jest inkludowane, konkatenowane jako jeden i tutaj nie ma jeszcze kompilacji. Chciałbym pokazać, o co chodzi w kompilacji, bo to jest chyba najlepszy use case. Ale zacznę od kawałka kodu, jak to wygląda w środku. Google Closure udostępnia taki namespace book, w którym są różne obiekty wektorowe, na przykład w pobraniu danego elementu znajduje się w obiekcie dom, w którym mamy jakąś funkcję i element, i mnóstwo innych funkcji do wybierania elementów na innych zasadach. I co jest fajne względem innych bibliotek, to jest to, że element, który dostaniemy w ten sposób, jest natywnym elementem HTML. I może to nie jest aż tak super przypadek, natomiast tak naprawdę we wszystkich miejscach, w których pracujemy z Closure, argumentami są natywne elementy i wynikami są natywne elementy. Bo później, kiedy będziemy kompilować, cały ten kod, te wszystkie wywołania tutaj zostaną usunięte i zostaną zamienione na natywny kod. A podając odpowiednie flagi kompilacji, możemy powiedzieć, jaki jest target, na który budujemy. Czy to jest urządzenie mobilne, czy to jest IE6, czy to jest przeglądarka, do której ufamy, że będzie fajna. I dzięki temu Google Closure może podstawić tam pod spodem albo jakiś smutny kod, który będzie naprawiał błędy w IE6, albo może podstawić kod, który jest fajny i jest normalny. Tutaj jest przykład tego, jak wyglądają anotacje do Google Closure. To są normalne anotacje JSDoc'a. Są trochę bardziej rozbudowane i jest tam trochę więcej rzeczy dodanych, natomiast generalnie to jest standardowe. To, co jest ważne, to że w zasadzie cały kod, który piszemy z użyciem Closure Label, musi być obiektowy. Tak jak widzicie, mam sobie na jakiś obiekt start1, który jest moim punktem startowym, muszę go określić jako konstruktor. I on tam będzie wywoływał nasłuchiwał na kliknięciu na batonie. Wszystkie eventy są umieszczone w enumach, bo Google Closure wspiera takie enumy. No i to ładuje tam jakąś kolejną stronę, używając klasy loader. I to, co tutaj jest fajne, i to jest taki kolejny fix, względem to, co się dzieje ciągle w jQuery i w innych bibliotekach, i to występuje w bardzo wielu miejscach. Google Closure zawsze pilnuje, żeby scope tam, gdzie potrzebujesz, żeby this wskazywał na obiekt, z którego wywoływaliśmy ten listener. Znaczy, to, że tutaj naprawiamy funkcję anonimową, wcale nie sprawi, że ten disk będzie window, wcale nie sprawi, że ten disk będzie elementem, na który kliknęliśmy, tylko przez to, że podajemy to listener jako argument, on zostanie potem tam w środku zoptymalizowany i to będzie zawsze list. To jest klasa loadera, która wywołuje, to jest wywołanie ajaxowe. I to, co tutaj widać, to, że tutaj nasłuchujemy na evencie complete na zapytania na Ajaxowe, które się znajduje w CNET. A tutaj nasłuchiwaliśmy z taką samą składnią na kliku na button.
I to tak naprawdę jest bardzo często wykorzystywane. To jest bardzo dużo eventów, na których możemy sobie słuchać, wszystkich klików, change, jakieś slidery, zmiany rozmiarów okna. Jest dużo tu dodawanych listenerów, z których możemy korzystać. No i oczywiście, jeżeli nie będziemy z nich korzystać, to zostaną wypalone razem z kodem. Nie będę się zbijał za bardzo, to jak ten kod jest ładowany, to bardzo jest oczywiste. Jest pobierany jakiś response text, jest ładowany jako HTML. I to jest konfiguracja Clovera. Clover to jest serwer i build do Clover library. I funkcjonuje tak, że musimy sobie nadać, mam taki plik JSON-a, który jest konfiguracją, musimy nadać jakieś ID temu plikowi, musimy powiedzieć, gdzie znajdują się nasze źródła, musimy powiedzieć, co jest naszym punktem startowym, ustawiamy, jaki tryb chcemy mieć, to są akurat wartości do myślenia, więc mogliśmy to w ogóle nie robić. To jest tryb konkatenacji, level debugu verbose, bo chcę wiedzieć najwięcej o swoim kodzie. I mogę sobie tutaj ustawić checki na różnych rzeczach, na przykład na tym, czy dobrze pilnuję, dobrze używam tych dwóch zmiennych, czy dobrze dokumentuję swój kod i tak dalej. Jeżeli popełnię jakiś błąd, miał chwilę więcej czasu, ale nie mam, popełniam jakiś błąd pokazał, to na środku mojej strony wyskoczy takie wielkie okienko, które mówi, jest źle. Musisz to poprawić, linijka taka, taka, z pliku taka, jest błąd. I uruchamianie czegoś takiego jest banalne. Jest plik jarowy Clover, który w środku zawiera wbudowaną wersję Clojure Library, więc nie musimy ściągać żadnych źródeł. I mamy dwie opcje. Albo robimy serve, albo robimy build. Jeżeli robimy build, to on skompiluje ten plik i wypluje na wyjście plik wynikowy skompilowany. A jeżeli robimy serve, to się dzieje prawdziwa magia, bo powstaje nam taki mały serwer, który zawiera te wszystkie konfiguracje, jakie wróciłem do tego serwera. I udostępnia nam kilka fajnych rzeczy. Compilation output, czy będzie chwilę ładunku. Nie włącz nas. To jest cały plik ze wszystkimi rzeczami, które mi się ładują. To jest wersja nieskompilowana, więc tutaj tak naprawdę jest lista wszystkich plików, które załaduję pojedynczo. Więc może obejrzyjmy coś, co będzie ciekawe. Skompilowany output w wersji drugiej. Wygląda tak. To, co jest super w tym, to to, że możemy w swoim kodzie podlinkować tę stronę. Za każdym razem, jeżeli zmienisz jakiś plik, zmienisz swoje źródła, ten plik zostanie przeładowany. Więc nie ma czegoś takiego, że ciągle muszę uruchamiać komendę kompilacji, to po prostu działa. Ale czy to ma cache jakiegoś, czy cały czas kompiluje? Jeżeli pliki się nie zmieniły, nie zostaną skompilowane. Jeżeli pliki się zmieniły, zostanie skompilowane. W środku jest też przechowywane takie drzewo tymczasowe i zostanie update'owana tylko ta część drzewa, która się zmieniła. Więc to jest bardzo szybkie i bardzo wygodne. Tak samo, jeżeli zmienimy konfigurację plik konfiguracyjny Clovera, on go też przeładuje. Poza tym są tutaj takie fajne rzeczy, jak runner do testów. I napisałem sobie jeden test, który mógł uruchomić na runnerze i ten test przechodził. Więc mamy taki mały serwer, który pomaga nam w pracy nad tym wszystkim. Czas mi się kończy. Advanced demo wygląda tak samo, tylko odbije się szybciej, nie będę włączał. Po skompilowaniu kodu, tego, który właśnie oglądaliśmy, zostaje nam 19 kB, czyli jakieś 1/3 tego, co musielibyśmy mieć, gdybyśmy mieli samą Clovera i jakiś tam nasz kod. Natomiast względem to, co mieliśmy na początku, to jest 98% wywalonego kodu. Te dane HTML, które dalej się nie zmieniają, ale tym się zajmiemy za chwilę. Dużo lepsze niż Clovera. W normalnym projekcie można się spodziewać zmniejszenia rozmiaru kodu jakieś 70-80%. W zależności od tego, jak dużo używamy Clojure Library, te zmniejszenia będą większe. Jeżeli piszemy tylko własny kod, bo oczywiście to jest możliwe, to może mogą to być mniejsze wartości. Ale 70-80% to jest realna estymacja tego, ile możemy zaoszczędzić. Żeby skompilować w trybie advanced, w Clover nie musimy zrobić nic poza zmienieniem tej flagi na advanced i poza wywaleniem kodów. I to działa. Teraz ostatnie demo, które mamy dzisiaj, to są te platki SOI, które pozwalają na wysyłanie JSON-a, bo wysyłanie HTML-a jest smutne. Jeżeli wysyłamy zamiast HTML-a JSON-a, to zamiast tych 200 ileś tam kilobajtów, które mieliśmy, mamy 38 kilobajtów czystych danych.
Takie dane na przykład mogą wyglądać tak, mam jakiś tam arbeit, w którym mamy obiekty, możemy je sobie nazywać. I to w sumie jest ważne, żeby wiedzieć, czy ta struktura wygląda tak, bo Clojure Compiler robi coś bardzo fajnego, co jednocześnie tylko trudne sprawę. Do metody, którą mieliśmy, dorzucam jeszcze importer, który zaimportuje nasze dane JSON-owe, które wyszły tutaj poza ekran i zwróci nam przetłumaczone JSON. Po co to robimy? Dane, które przychodzą nam z serwera, są indeksowane za pomocą stringów i tego nie możemy zmienić. Natomiast dane, które używamy wszędzie w Clojure, chcielibyśmy, żeby były indeksowane za pomocą nazw nie otoczonych cudzysłowiami, ponieważ ich nazwy mogą zostać zmienione. Więc jeżeli napiszemy taki importer, to będzie jedyne miejsce, gdzie zobaczymy name, adres, www, e-mail i account. To wszystko zostanie zmienione na ABCD. I wszędzie dalej w kodzie będzie to już funkcjonowało jako bardzo krótka nazwa. I dzięki temu też mamy trochę porządek, bo tak naprawdę w przeciwnym wypadku musielibyśmy pilnować, co przyszło nam z serwera i adresować to zawsze tak, a wiedzieć, co stworzyliśmy sobie sami wewnętrznie, jak zaproszę cię tak. Więc to jest metoda na uporządkowanie kodu. Przy okazji to jest też fajne, bo tak, skompilowany kod ma skompilowane nazwy, JSON nie jest kompilowany, chyba że wymyślimy sobie jakąś metodę na tłumaczenie tego inaczej. I kiedy mamy takie importery, to jedną ważną rzeczą jest też to, że dzięki temu mamy tak naprawdę dokumentację naszego API. W dzisiejszych czasach mało dokumentację, musimy pisać dużo kodu, natomiast jeżeli mamy takie importery, to jest bardzo jasne, jakie wywołania zwracają, jakie dane i jak one później są używane. Drugą częścią tego, co tutaj się zmieniło, jest to, że korzystamy z templatek SOI. Templatki SOI wyglądają tak. Definiujemy jakiś namespace i to są zwykłe templatki, które wyglądają jak miliony innych templatek. Są bardzo fajne, ale wyglądają jak templaty, można je używać też w Javie. I pierwszym krokiem kompilacji templatki jest to, że ona zostaje zamieniona na JavaScripta, a drugim jest to, że jest dołączana do projektu. Musimy oczywiście zrobić require na tą nazwę i jest potem kompilowana razem ze wszystkim. Więc nasza templatka też zostanie zmierzona do maleńkich rozmiarów. Łącznie z tymi wszystkimi nazwami, które są tutaj, zostanie to pozamieniona. Tutaj widać, że jest jakiś call do innej funkcji. Ta inna funkcja może zostać zdefiniowana w jakimś całkiem innym miejscu. Ona tutaj faktycznie renderuje pojedyncze rower tej tabeli. I oczywiście w templatkach też musimy używać, informować o parametrach, żeby kompilator wiedział, że parametry istnieją i żeby informował nas, jeżeli zapomnimy ich użyć, albo jeżeli mamy dokumentację, która zgodna. Działam z JavaScriptem i z Javą, tak jak powiedziałem. I konfiguracja dotowera to jest super. Gdybyśmy normalnie chcieli z tego korzystać, to do każdej części tego tak naprawdę jest inny kompilator. Najpierw jest ten, który buduje drzewo, potem jest ten, który usuwa nieistniejący kod i kompiluje, a potem musimy kompilować templatki do JavaScripta i wreszcie kompilować całość razem. Tutaj to jest fajne, bo wystarczy, że dodamy jedną linijkę z modułem do SOI i Plover podwala całą czarną robotę za nas. To już koniec demo, za pierwszym razem, kiedy ładowaliśmy bez JavaScripta, mieliśmy 200 kB. Kiedy załadowaliśmy też jQuery, mieliśmy więcej JavaScripta, w zasadzie HTML się nie zmienił, więc mieliśmy trochę więcej tych danych. Kiedy mieliśmy Clojure bez kompilacji, to ten wykres tu jest odcięty, bo to się kończyło gdzieś tam. I to jest strasznie dużo i zatem bez sensu. Natomiast kiedy skompilujemy sobie Clojure, zaczyna się robić coraz lepiej. Kiedy użyjemy SOI, czyli tego ostatniego punktu, to nagle wszystko staje się super szybkie. Mamy bardzo mały kod i oszczędzamy dużo transferu. A jaka jest różnica pomiędzy tym normalnym JavaScriptem, a tym bez SOI-a po kompilacji? Tym tutaj i tym tutaj? Znaczy nie, drugi od lewej i drugi od prawej. Ile tam jest różnicy? JQuery i skompilowane? Tak, to było 95 kB, tutaj jakieś 40. Aha, bo myślę, że to są 20 kilka. SOI generalnie nie dokłada więcej niż 2-3 kB. Przynajmniej w tym przypadku, no wiadomo, jeżeli piszecie większą aplikację, to te ilości rosną. Tak naprawdę wynika to, że i kolejne jest troszkę skompilowane. To, że jest duże, wynika z tego, że jest tam dużo rzeczy, których nie używamy i z tego, że udostępnia zewnętrzne API, które nie jest skompilowane. Nazwy w jQuery są naturalnymi słowami i używamy je tak, jak są. No tak, tylko jest jedna rzecz, o której trzeba zawsze pamiętać, kiedy ładujemy dużo rzeczy. Pomimo, że HTML i tak naprawdę prawdziwe dane w tym ostatnim przypadku ładują się
wolny, szybciej niż w przypadku, kiedy nie mamy żadnego JavaScripta. To kiedy mamy dużo plików, to tak naprawdę kończy się to tak, że jest pewien delay związany z tym, że tylko pingujemy serwer. Znaczy nasz ping do serwera dodaje się do tego, jak długo transferujemy plik. Więc to jest pewien problem. Pierwsze załadowanie aplikacji, które jest napisane w JavaScriptie zamiast HTML-u, zawsze będzie dłuższe niż czysty HTML. Tak naprawdę ładuje takie same dane, a do tego musi dołożyć jeszcze JavaScript. Natomiast trik jest taki, że kiedy robimy już paginację i ładujemy kolejne wykołane funkcji, to tutaj ładowaliśmy sam HTML, więc rozmiar był zawsze taki sam, a w ostatnim przypadku ładujemy JSON-a, który jest dużo mniejszy i przez to wykres czasu jest już całkiem inny. W ostatnim przypadku po prostu ładujemy to jeszcze najszybciej. I to jest w zasadzie to, co chciałem pokazać. Nie mamy za wiele czasu, żeby pokazać się więcej, więc tylko przelecę kilka rzeczy, które poza tym jeszcze występują w tym systemie. Jest linter, klojure linter, który mówi nam, co w naszym kodzie jest złe i to jest taki odpowiedni JSON-ka. I potrafię powiedzieć dużo bardzo ciekawych rzeczy na temat tego, jak bardzo nie umiem pisać kodu. Jest też klojure stylesheets, który jest super pod dwoma aspektami. Pierwszy jest taki, że działa tak jak preprocesor CSS-a, czy możemy mieć zmienne. Możemy później gdzieś tam dalej używać. Możemy też mieć takie rzeczy jak na przykład funkcje, które pozwalają nam dodać kilka zmiennych, które pozwalają nam przemielić jakieś dane i wykonać coś fajnego w tym CSS-ie, zanim będziemy w ogóle cokolwiek robić. Tam jest mnóstwo rzeczy, jest dźwiczenie po klasach, jest to bardzo fajnie zrobione, ale tak jak w każdym innym procesorze CSS-a. Natomiast to, co jest zrobione super, to jest to, że można też kompilować CSS-y. To jest to, czego tutaj nie pokazałem, a tak naprawdę mogłoby zmienić, jeszcze uciąć te kolejne kilka procent. W naszym kodzie JavaScriptowym możemy używać funkcji getCSSName, a w naszych templatkach sojowych możemy używać tych CSS-ów, tych nazw. I kiedy to wszystko zostanie skompilowane, to też zostanie zamienione na jakąś króciutką nazwę. I jeżeli zobaczycie sobie kod Gmaila, to tam nie ma żadnej klasy, którą moglibyście zrozumieć jako jakieś naturalne słowo. Tam są sami śmieci. I to jest świetne z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt nie użyje naszego kodu. Nigdy nikt nie użyje kodu, który został skompilowany w taki sposób. A po drugie, ten kod jest tak mały, jak to tylko jest możliwe. No więc to jest tabelka rzeczy, z których korzystają wszyscy i którzy lubią. To są odpowiedniki, które istnieją w Clojure i w tym ekosystemie. Zachęcam wszystkich do korzystania. Zostawiam jeszcze dużo linków z tej prezentacji, ona będzie gdzieś dostępna w internecie. Są tutaj takie fajne rzeczy, jak polecam makefile do Clojure i Google App Engine. To jest dość ważne. I jest jakiś silnik do budowania gier oparty na Clojure i WebGL-u. Jest jak uruchomić plovera na Windowsie. Jeżeli będziecie chcieli zbudować sobie samego własnego plovera, czego nigdy nie powinniście robić, to jest to instrukcja. Nigdy nie powinniście to robić, bo jest dostępny jar, który można sobie ściągnąć, a możecie chcieć to zrobić, dlatego że jar jest już 4 miesięcy i CSS jeszcze w nich nie działa. Jeżeli chcecie korzystać ze starych sheetsów, to niestety trzeba sobie zbudować samą plovera. Są też pluginy do Eclipse'a, do IntelliJ'a, które pomagają z tego wszystkiego korzystać i które też są fajne. Zachęcam do korzystania z tego IntelliJ'owego. Wspierają te platki SOI i składnie Clojure. I to jest wszystko. Teraz to jest mojego bloga, później tam wrzucę tę prezentację, to jest mój Twitter. Jakbyście chcieli, to można mnie śledzić. A ten, albo znaczy główne takie pytanie, jak to używać w realnym świecie? Na przykład mamy jakąś aplikację, ona będzie jakimś dowolnym frameworku. No i tam na przykład jest HTML w templatce i jest on click na jakimś divie. Jest to wywołanie jakiegoś JavaScriptu. Skąd ten Clojure? Czy można jakoś to... Właśnie mnie zastanawia, jak można to zintegrować. Podstawowym najlepszą metodą korzystania z tego jest pisanie aplikacji od zera, zaczynając z całym kluczem. Wtedy uzyskujesz wszystko, co można mieć od Clojure. Tak naprawdę, jeżeli chce się zaimplementować do istniejącego kodu Clojure, to jest to jedną z części czegoś takiego jest coś, co nazywa się eksternami. Jeżeli mamy jakiś kod, którego wiemy, że nie będziemy kompilować, bo na przykład ma składnik, który jest zupełnie niezgodny z tym, co da się skompilować, to możemy sobie zdefiniować taki plik, który nam mówi, jakie jest API w tym pliku i jakie są parametry do różnych funkcji. I wtedy
wewnątrz już plików pisanych zgodnie z Clojure, kompilator będzie wiedział, żeby tych nazw nie zmieniać. I tak na przykład można sobie używać jQuery z poziomu Clojure. Wrzucamy eksternal do jQuery, który jest tam gdzieś dostępny za pliką i dzięki temu możemy wywoływać rzeczy z jQuery, pomimo że a, nie kompilujemy jQuery, bo nie ma to sensu, i b, nie mamy nazw zmiennych kompilowanych wewnątrz kompilatora. Pytanie? Jeszcze jakieś? Okej, to pewnie jesteśmy już nie po czasie? Nie, w sumie.